Witajcie kochani w kolejnej poczytajce. Witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ktoś już ze mną jest na Facebooku. No i w takim razie zapraszam Was serdecznie na kolejne poczytajki. Dzisiaj pozostajemy w kręgu książek wydanych przez wydawnictwo Tekturka z Lublina. Przed nami, tak jak Wam pokazywałam w zapowiedzi, seria Malarze dzieciom. Przepięknie wydana książeczka. Dzisiaj przeczytamy sobie książeczkę zatytułowaną W sekretnym ogrodzie, którą zilustrował dla Was Claude Monet. Przeczytam Wam, co piszą autorzy na tyle tej książeczki. W sekretnym ogrodzie to opowieść o chłopcu, który bardzo chciał zobaczyć wiatrak z bliska. Podczas samotnej wyprawy do młyna zgubił się. Czy odnajdzie mamę? Co go spotka po drodze? I czy pomogą mu zaczarowane kwiaty, nenufary? Książka jest ilustrowana oryginalnymi obrazami Claude'a Moneta. Książka z serii Malarze dzieciom to odrębna opowieść. Tłem przygód bohaterów są znane obrazy sławnych malarzy. To idealny sposób na pierwsze spotkania ze sztuką. Dziecko słucha historii, identyfikuje się z bohaterami, a niejako przy okazji chłonie sztukę i wyrabia w sobie poczucie estetyki. Seria skierowana jest do najmłodszych, w wieku od 2 do 7 lat. To jeszcze powiedzmy sobie co nieco o malarzu, który tak pięknie zilustrował opowieść przygotowaną przez Agnieszkę Starok. Claude Monet urodził się we Francji. Żył w latach 1840–1926. Był jednym z twórców nurtu w sztuce zwanego impresjonizmem. Do jego ulubionych motywów należały kwiaty, nenufary. Malarz hodował je w swoim stawie i uwiecznił na imponujących rozmiarów obrazach, które można podziwiać w Musée de l'Orangerie w Paryżu. To co? Jesteście gotowi na dzisiejszą poczytajkę? Mam nadzieję, że tak. W takim razie zabieramy się do czytania. W sekretnym ogrodzie napisała Agnieszka Starok. Wydało wydawnictwo Tekturka. To jest Kosma. Kosma ma jasne włosy i zielone oczy. Lubi kotlety mielone i kiszone ogórki. Często biega i podskakuje, najwyżej jak potrafi. Najbardziej uwielbia jednak przygody. Zobaczcie, to jest nasz dzisiejszy bohater, Kosma. Kosma lubi też chodzić z mamą na spacery. Oglądają wtedy razem owady, wąchają kwiatki i rozmawiają. Pewnego razu na spacerze chłopiec zobaczył w oddali coś dziwnego. Miało wielkie skrzydła, które obracały się powoli i kreśliły w powietrzu wielkie koło. Mamo, co to? Wykrzyknął przerażony Kosma. To tylko młyn, synku. Mieli się w nim zboże. Chłopiec odetchnął z ulgą i od razu pomyślał, że musi kiedyś zobaczyć ten młyn z bliska. Kosma, my tu posiedzimy z twoją siostrą na kocu, a ty możesz sobie pobiegać, powiedziała mama. Tylko nie oddalaj się za bardzo, żeby się nie zgubić. Kosma nie zastanawiał się ani chwili. Biegł w stronę młyna najszybciej jak potrafił. Wślizgnął się do środka. Już miał dotknąć drewnianej konstrukcji, którą zobaczył, gdy nagle ktoś huknął za jego plecami. A co ty tu robisz? Jak się tu dostałeś? Kosma nawet się nie odwrócił. Uciekał w popłochu. Nie zauważył, że wybiegł nie tymi drzwiami, którymi wszedł. Chłopiec zatrzymał się dopiero na brzegu rzeki. Usiadł, żeby chwilę odpocząć. Patrzył na łódki. Podziwiał, jak przepływają pod olbrzymim mostem i znikają z zasięgu jego wzroku. Kosma pomyślał, że czas wracać do mamy. Sądził, że idzie w stronę łąki, na której siostra bawiła się na kocu. Trafił jednak na wybrzeże. Dorośli odpoczywali na trawie i opalali się w słońcu. Dzieci bawiły się w chowanego. Kosma posmutniał. Gdzie ja jestem? Pomyślał. Chłopiec błądził dalej, aż przypadkowo trafił na dworzec kolejowy. Wielki pociąg z głośnym hukiem wjechał na peron. Puff! Z jego komina wydostał się gęsty dym. Kosma uwielbiał pociągi, ale teraz nawet one go nie cieszyły. Chciał do mamy. Rodzice z pewnością bardzo się martwią. Kosma wyobrażał sobie, jak stoją smutni przed domem i zastanawiają się, gdzie jest ich synek. Mama na pewno przygotowała mi pyszny podwieczorek, pomyślał chłopiec. Może moje ulubione brzoskwinie? Kosma poczuł burczenie w brzuchu. Och, jak bardzo chciałby teraz być w domu. Nagle zobaczył tajemniczą furtkę. Ciekawe, dokąd ona prowadzi. Wygląda, jakby ktoś chciał ją schować. Ledwo widoczna, pokryta jakimiś dziwnymi roślinami. O, jest klamka. Kosma nacisnął ją delikatnie i drzwi się otworzyły. Co za cudowny ogród! Chłopiec aż zaniemówił z wrażenia. Rozglądał się dokoła zauroczony. Przeszedł przez malutki mostek i usiadł przy stawie. W wodzie pływało mnóstwo przepięknych kwiatów. Szkoda, że nie wiem, jak się nazywają, pomyślał. Nagle rozległ się szum, a echo powtarzało cichutko. Nenofary, nenofary. Słucham? Kosma nie był pewny, czy dobrze słyszy. Jesteśmy nenofarami, tak się nazywamy. Nenofary. Mamo, mamo, słyszałaś to? Kosma obejrzał się za siebie i nagle dotarło do niego, że przecież jest sam. Zrobiło mu się bardzo smutno. Położył się na trawie, a z oczu popłynęły mu łzy. Gdy zasypiał, wydawało mi się, że znów słyszy szum. Nenofary, nie martw się, Kosma. Kosma, Kosma! Chłopiec otworzył oczy i zobaczył zdumiony, że stoi nad nim niania. Zbieramy się do domu, Kosma. Zrobiło się późno. Mama z Marylką są już gotowe. Kosma wracał do domu w podskokach. Już dawno nie był taki szczęśliwy. Mama uśmiechnęła się. Ciekawe, Co mu się śniło? Pomyślała. Tak oto skończyła się historia kolejnego bohatera, którego poznaliśmy dzięki wydawnictwu Tekturka. Mam nadzieję, że ta historyjka Wam się podobała. A teraz, ponieważ nie mieliśmy okazji wcześniej, pokażę Wam kilka obrazków z tej książki. Muszę tylko przestawić aparat. Zobaczcie. To jest nasz bohater Kosma. Taki mały chłopiec. Tak wyglądał lasek i łąka, na który Kosma razem z mamą, nianią i młodszą siostrą Marylką wybrali się na spacer. A to jest ten tajemniczy wiatrak, który tak bardzo się Kosmie spodobał. Zobaczcie też, jak wygląda stacja kolejowa, na której przez przypadek, uciekając przed jakimś panem, znalazł się nasz bohater. To jest wielki pociąg, który bucha parą. A tak wyglądała niania Kosmy. Tutaj też widzimy naszego bohatera. Tak w podskokach radosny wracał Kosma do domu. Zapraszam Was serdecznie na kolejne poczytajki zilustrowane przez kolejnego ze znanych malarzy. To będzie znowu historyjka dla młodszych dzieci. Natomiast teraz, jak zwykle, mamy czas na historyjkę dla dzieci nieco starszych. Dzisiaj poczytamy sobie Klechdy sezamowe. Klechdy sezamowe zostały napisane już bardzo dawno temu. Ich autorem jest Bolesław Leśmian. Chciałabym Wam dzisiaj przeczytać fragment opowieści, która nazywa się Baśń o rumaku zaklętym. Posłuchajcie. Trzeba bardzo natężyć uwagę, aby od początku do końca wysłuchać baśni o zaklętym rumaku. Jest to bowiem baśń pełna zdarzeń niespodzianych i cudów niesłychanych. Naprawdę czarodziejska baśń. To też nieuważnemu i nieostrożnemu słuchaczowi łatwo zabłąkać się w tej baśni tak samo, jak się pewien chłopiec zabłąkał w lesie czarodziejskim. O północy wszystkie ścieżki i drogi tego dziwnego lasu zaczęły ze śmiechem skakać i pląsać i rozpląsane uciekały przed chłopcem. Ile razy chciał na jedną z nich nastąpić nogą, ażeby po niej wrócić do domu. Trzeba być bardzo uważnym wówczas, kiedy się wchodzi do czarodziejskiego lasu. Albo wówczas, kiedy się słucha naprawdę czarodziejskiej baśni. Nawet królowie perscy, arabscy i indyjscy natężali swoją królewską uwagę, gdy im opowiadano tę dziwną i straszną i osobliwą i niepojętą baśń o rumaku zaklętym. Prosimy więc o ciszę, gdyż oto baśń się zaczyna. Każdemu, kto jest znawcą bajek z Tysiąca i Jednej Nocy, wiadomo od dawna, że w Persji Nowy Rok przypada na wiosnę. U nas na zimę, a tam na wiosnę. Pierwszy dzień wiosny jest jednocześnie pierwszym dniem roku. Persowie kochają słońce i kwiaty i dlatego też rozpoczynają swój rok wówczas, kiedy na świecie jest dużo słońca i dużo kwiatów. W dniu owym na całej ziemi perskiej odbywa się wielkie święto. To bardzo przyjemnie, kiedy nadchodzi wielkie święto i dzieją się rozmaite czary. Trzeba bowiem zauważyć, że w Persji jest wielu rozmaitych czarowników, szczególnie w głównym mieście, stolicy Persji, które nazywa się Szyraz. W takim właśnie dniu, na Nowy Rok w Szyrazie, odbywało się wspaniałe święto. Na ogromnym placu, przed Pałacem Królewskim, ustawiono wielki tron, rzeźbiony ze złota, wydobytego niegdyś z sezamu. Na tym tronie zasiadał sam król w płaszczu purpurowym i w koronie gęsto nabijanej brylantami. Ciekawi poddani starannie zadzierali nosy do góry, ażeby zajrzeć w oślepiający blask korony królewskiej. Ale promienie słońca odbite od brylantów trafiały im wprost na twarze i przypiekały nosy, ciekawie zadarte do góry. Po bokach tronu stali rycerze i dworzanie, a na przedzie stali muzykanci nadworni. Muzykanci byli dumni ze swoich złotych i tajemniczych instrumentów i z tego, że nauczono ich grać na tych instrumentach rozmaite melodie. Grali tak zawzięcie i tak skocznie i tak do tańca, że nie tylko wszyscy poddani, ale nawet sam król nie mógł wytrzymać ani usiedzieć na miejscu i z lekka poruszał się na złotym tronie w takt muzyki. Wszyscy się poruszali i nucili półgłosem. Poddani nucili bez słów, a król nucił takie słowa. Przepraszam was, moi poddani, za to, że zamiast nikogo nie słuchać, słucham waszej gry na złotych instrumentach i poruszam się w takt waszej muzyki. Tak nucił król. Tymczasem coraz większe tłumy gromadziły się na placu, bo każdy chciał zobaczyć króla. Muzykantów i Nowy Rok. Wówczas podchodzili do króla rozmaici ludzie z rozmaitych krain, żeby się pochwalić magicznymi wynalazkami i czarnoksięskimi odkryciami. Taki był bowiem obyczaj w Persji, że na Nowy Rok pokazywano królowi cuda i dziwy nieznane dotąd nikomu. Najpierw stanął przed królem Arab w białym turbanie i w białym płaszczu. Arab pokazał królowi zwierciadło magiczne. Ktokolwiek zajrzał do tego zwierciadła, ten zamiast własnej twarzy widział twarz swojego prapradziada. Prapradziad kiwał w zwierciadle głową na powitanie i uśmiechał się zupełnie jak żywy. Królowi zwierciadło magiczne bardzo się podobało. Kupił je i kazał natychmiast złożyć do swojego skarbca. Potem zbliżył się do tronu młody Syryjczyk i położył przed królem zaklęty dukat. Dukat był złoty i miał tę właściwość, że ktokolwiek wsunął go do kieszeni, ten natychmiast dostawał na twarzy mocnych rumieńców. Królowi bardzo się ten dukat podobał i też go kazał złożyć do swojego skarbca. Po Syryjczyku zjawił się Pers i rozwinął przed królem wielki dywan. Dywan był utkany z tej samej purpury, która się pali na obłokach wieczorem, kiedy słońce zachodzi. Dość było rozesłać ten dywan w pokoju, żeby natychmiast słyszeć, jak słońce zachodząc opowiada złote i purpurowe bajki, pełne złotych i purpurowych strachów. Żaden człowiek nie umiałby opowiedzieć takich bajek. Królowi dywan bardzo się podobał. Kupił go i kazał złożyć do skarbca. I wielu jeszcze innych czarowników pokazywało królowi różne cuda i dziwy, a gdy już wszyscy wszystko pokazali, Król dał znak dłonią, że uroczystość skończona. Muzykanci przestali grać na złotych instrumentach. Czarownicy wyruszyli z powrotem w drogę. Każdy do swej ojczyzny. Poddani zaczęli się rozchodzić do domów. Wtem, nagle, ni stąd, ni z owąd, wysunął się z tłumu jakiś czarnoksiężnik. Prowadził on za uzdę pięknego rumaka, na którym błyszczał złoty czaprak i złote siodło. Rumak był wyciosany z drzewa, ale tak dobrze i tak dokładnie, że nie tylko wyglądał jak żywy, lecz naprawdę się poruszał. Wywracał ogniste ślepia, rozdymał nozdrza i dzwonił złotymi kopytami o ziemię, tak zgrabnie i tak naumyślnie, jakby chciał przy tym powiedzieć: czy słyszycie, jak ładnie dzwonię? Wszyscy spojrzeli na czarnoksiężnika i on spojrzał na wszystkich. Wszyscy na jego widok uczuli jakąś trwogę, ale on żadnej trwogi nie uczuł. Szybko i nagle zbliżył się do króla razem z rumakiem. Padł przed królem czołem na ziemię, bo tak kazał obyczaj. Potem powstał, wskazał dłonią na swego rumaka i rzekł z tajemniczym uśmiechem na twarzy: królu, zbliżam się do ciebie ostatni, ale zadziwię ciebie cudem największym ze wszystkich cudów. Tym cudem jest mój rumak. Spójrz tylko na niego, a zobaczysz, że mówię prawdę. Król spojrzał na rumaka i rzeczywiście był zachwycony jego widokiem. Wszakże ukrył przed czarnoksiężnikiem swój zachwyt, bo chciał pokazać, że jest znawcą cudów i że już nieraz widywał daleko wspanialsze dziwy. Żeby to pokazać, zmrużył oczy, skrzywił usta i rzekł z przekąsem: już nieraz widywałem daleko wspanialsze dziwy, bo jestem królem, a nie byle jakim włóczęgą. Wprawdzie twój koń jest bardzo dobrze i dokładnie rzeźbiony w drzewie, ale znam rzeźbiarzy, którzy potrafią wyrzeźbić takiego samego, a nawet piękniejszego konia. Czarnoksiężnik, słysząc te słowa, znowu się uśmiechnął tajemniczo i odpowiedział królowi: ten koń nie tylko ma piękny wygląd, ale posiada zdolności czarodziejskie. Jest to koń naprawdę czarodziejski, niepodobny do innych zwyczajnych koni. Znam jeden taki sekret, że mogę mego rumaka przymusić do bardzo szybkiego biegu. Ten, kogo nauczę mego sekretu, może tak samo jak ja jeździć na moim rumaku. My, czarnoksiężnicy, lubimy wszystko robić po czarnoksięsku. Nudzi nas zwyczajna jazda na zwyczajnym koniu. Daleko większą przyjemność sprawia nam zaklęta jazda na rumaku zaklętym. Jeżeli wasza królewska mość życzy sobie tego, to natychmiast mogę dosiąść mego rumaka i wypróbować go przed oczami waszej królewskiej mości i wszystkich poddanych. Dobrze, zawołał król. Życzę sobie tego, bo chcę się przekonać naocznie, czy twój rumak naprawdę jest rumakiem zaklętym. Pamiętam, że niańka, kiedy byłem małym chłopcem, opowiadała mi pewnej nocy bajkę o rumaku zaklętym. Może to jest ten sam rumak z tej samej bajki. A choćby nawet był rumakiem z jakiejś innej bajki, w każdym razie chcę, żebyś go dosiadł na moich oczach. Czarnoksiężnik natychmiast dosiadł rumaka, poprawił się w złocistym siodle, ściągnął złote cugle i zapytał króla z tym samym tajemniczym uśmiechem: królu, dokąd mi teraz każesz pojechać? Król długo się namyślał, aż wreszcie rzekł: widzisz, tam, przed nami, za miastem, w pustyni, daleką górę? Ta góra jest tak daleka, że nie widać jej wyraźnych kształtów. Widać tylko błękitną mgłę, ale ta mgła błękitna jest właśnie górą, bardzo oddaloną od naszych oczu. Słońce teraz oświetla ową górę, a właściwie ową mgłę błękitną. Oświetlona słońcem mgła błękitna wygląda jak złota. Skieruj swego rumaka do owej mgły złotej, która jest mgłą błękitną, a gdy się zbliżysz do niej, zmieni się ona w górę. O podnóża góry rośnie palma. Znam wszystkie liście tej palmy, bo sam ją własnoręcznie zasadziłem. Zerwij jeden liść palmowy i przywieź mi go z powrotem na dowód, żeś był u podnóża góry. Ledwie król wyrzekł te słowa, czarnoksiężnik natychmiast przekręcił śrubkę ukrytą na szyi konia pod grzywą. Czarodziejsko nakręcony koń uniósł się wraz z czarnoksiężnikiem w powietrze. Uniósł się tak szybko, że od razu znikł w obłokach. I król, i jego poddani krzyknęli ze zdziwienia i szeroko otworzyli oczy i usta. Nie zdążyli jeszcze przymknąć ust i oczu, a już zobaczyli powracającego konno czarnoksiężnika. Czarnoksiężnik szybko spuszczał się z obłoków na ziemię. Skierował konia na plac przed tron królewski. W jednej dłoni trzymał cugle, a w drugiej liść palmowy zerwany u podnóża góry. Zatrzymał rumaka przed królem, zeskoczył z siodła na ziemię, padł czołem do stóp królewskich i złożył wielki liść palmowy. Tak! zawołał król, zachwycony tym niezwykłym cudem. To jest na pewno ten sam rumak zaklęty, o którym opowiadała mi moja niańka, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem. Jest to bezwarunkowo najpiękniejszy rumak z najpiękniejszej bajki. Chcę koniecznie kupić od ciebie tego rumaka. Dam ci w zamian tyle dukatów, ile tylko zażądasz. Czarnoksiężnik znów uśmiechnął się tajemniczo i tak powiedział królowi. Królu, otrzymałem tego rumaka od jednego ze znajomych czarowników. Nie chciał brać w zamian ani dukatów, ani talarów. Zażądał natomiast ręki mojej siostry. Prócz tego musiałem mu złożyć przysięgę, że nigdy nikomu ani za dukaty, ani za talary nie sprzedam mego rumaka. Cudów sprzedawać nie wolno. Wolno mi tylko podarować zaklętego rumaka temu, kto mi odda za żonę swoją siostrę lub córkę. Jeżeli chcesz zostać szczęśliwym właścicielem zaklętego rumaka, musisz oddać mi za żonę swoją piękną córkę, królewnę perską. Słysząc te zuchwałe słowa, wszyscy dworzanie i ministrowie wybuchnęli głośnym śmiechem. Damy dworskie zawołały chórem: jak śmiesz obrażać naszą królewnę, która tylko królewicza poślubić może. Ale najbardziej rozgniewał się na zuchwałego czarnoksiężnika syn królewski, młody książę Firuz Szach. Nic jednak nie powiedział, bo był pewien, że król sam ukaże śmiałka. Królowi jednak tak się podobał rumak zaklęty, że nie wiedział, co ma teraz począć i jak postąpić. Zamyślał się i milczał. Milczał i patrzył na rumaka. Patrzył na rumaka i zachwycał się jego złotymi kopytami. Wówczas książę Firuz Szach wystąpił naprzód i rzekł głosem spokojnym: przepraszam cię, mój ojcze królu, za to, że ośmielę się zrobić ci uwagę. O tym, że moja siostra, a twoja córka jest królewną i może poślubić tylko królewicza. Ale ty, królu, zamiast ukarać zuchwałego czarnoksiężnika, zamyśliłeś się i milczysz. Milczysz i patrzysz na rumaka. Patrzysz na rumaka i zachwycasz się jego złotymi kopytami. Przepraszam cię, mój synu, odrzekł król. Przepraszam cię za to, że mnie tak olśniły złote kopyta zaklętego rumaka. Kocham moją córkę i nigdy nie wybrałbym jej za mąż za nieznanego włóczęgę. Wiem, ilu tych czarnoksiężników błąka się po naszej ziemi. Może ten czarnoksiężnik jest jednym z takich złych czarowników. Prócz tego moja córka jest królewną i musi poślubić królewicza. Ale pomyśl sam, jak to przyjemnie mieć w swoim skarbcu zaklętego rumaka. Cały naród byłby mi wdzięczny za taki nabytek. Kto posiada zaklętego rumaka, ten może swobodnie bujać w obłokach i zwyciężać swoich wrogów chodzących po ziemi. Pomyśl, co by to był dla mnie za smutek, gdyby król innej krainy zgodził się na zuchwałe żądanie czarnoksiężnika, oddał mu za żonę swoją córkę i otrzymał w zamian zaklętego rumaka. Gdyby tak się stało, umarłbym chyba z rozpaczy. A przecież wiem, że ani ty, mój synu, ani moi poddani nie życzą sobie tego, żebym umarł z rozpaczy. Dlatego też milczę i namyślam się, co mam uczynić. Chciałbym, mój syn, żebyś ty teraz wypróbował zaklętego rumaka. Ciekawy jestem, czy ów rumak będzie posłuszny tobie tak samo, jak był posłuszny czarnoksiężnikowi. Nie wątpię, że czarnoksiężnik pozwoli ci dosiąść swojego rumaka. Czarnoksiężnik, słysząc te słowa, natychmiast zbliżył się z rumakiem do księcia Firuz Szacha, żeby mu podać strzemię i nauczyć go sekretu. Lecz Firuz Szach podpatrzył dawniej, jak czarnoksiężnik przykręcił śrubkę na szyi konia i zanim czarnoksiężnik zdążył cokolwiek powiedzieć, książę wskoczył na siodło i przykręcił śrubkę. Zaledwie to uczynił, rumak w mgnieniu oka uniósł go w powietrze. Firuz Szach zniknął z oczu króla i wszystkich jego poddanych. Kto widzi w obłokach mojego syna? Zapytał król zlękniony i zdumiony. Nikt, nikt, nikt! Odezwały się zewsząd głosy. Wówczas król zwrócił się do ministra dworu i zapytał. Czyś zginął kiedykolwiek w obłokach i czy wiesz, co w takich razach czynić trzeba? Minister dworu zarumienił się po uszy i rzekł. Niech mi wasza królewska mość wybaczy moją ociężałość. Mam już 60 lat i jestem bardzo otyły. Odkąd żyję na świecie, nie zdarzyło mi się jeszcze zaginąć w obłokach i nie wiem, co się w takich razach czyni. Król zawołał zrozpaczony. Mam ministra dworu, który nie może mi pomóc wtedy, kiedy spada na mnie prawdziwe nieszczęście. Syn mój zaginął w obłokach. Jestem najnieszczęśliwszym ze wszystkich ojców na ziemi. Po cóż namówiłem mojego syna, ażeby dosiadł zaklętego rumaka? Gdzie jest czarnoksiężnik, sprawca mojego nieszczęścia? Czarnoksiężnik padł czołem na ziemię i zawołał. Królu, nie z mojej winy syn twój zaginął w obłokach. Chciałem go przed odjazdem nauczyć sekretu kierowania rumakiem. Ale syn twój, nieostrożny i dumny, jak zresztą każdy młodzieniec, nie czekał nawet na moje rady. Widział on dawniej, jak przekręcałem śrubkę na szyi mojego konia, nakręcił ją, zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć i zginął natychmiast w obłokach. Tymczasem przekręcenie tej śrubki zmusza rumaka do nieustannego lotu w dal i wzwyż, przed siebie. Aby go zatrzymać i skierować z powrotem ku ziemi, trzeba pokręcić inną, mniejszą śrubką, ukrytą niżej pod czaprakiem. Nie wiem, czy książę Firuz Szach domyśli się tej tajemnicy. Nie mogę być jednak odpowiedzialny za życie młodego księcia. Boję się, rzekł król, że koń twój rozbryka się w obłokach i wysadzi z siodła mojego syna. Z takiej wysokości nie spada się na ziemię bezkarnie. Śmierć jego wówczas pewna i nieunikniona. Królu, co do tego możesz być spokojny, odrzekł czarnoksiężnik. Koń mój nie jest znarowiony i nigdy nie bryka. Nikogo dotąd nie wysadził z siodła i nie stanął dęba, nawet przed największą chmurą. Mogę ci przysiąc, że nie uczyni nic złego Firuz Szachowi i że nie pozwoli mu upaść na ziemię. W takim razie, rzekł król, będę czekał na powrót mego syna z obłoków przez 3 miesiące. Jeżeli w ciągu tego czasu nie wróci, każę ci odciąć głowę, a tymczasem wtrącę cię do więzienia, żebyś nie uciekł przed upływem 3 miesięcy. Natychmiast wtrącono czarnoksiężnika do więzienia, a król wrócił do pałacu. aby tam wyczekiwać swego syna. To już dzisiaj wszystko. Pokażę Wam okładkę tej książeczki, którą Wam czytam. Jakie przygody czekają naszego młodego księcia, który postanowił sam uruchomić zaklętego rumaka? Czy czarnoksiężnik zachowa swoją głowę i Firuz Szach wróci cały i zdrowy po 3 miesiącach? Jak przez te 3 miesiące będzie się czuł i zachowywał król? Czy może będzie chciał przemyśleć decyzję o tym, żeby oddać swoją córkę za żonę czarnoksiężnikowi? Tego wszystkiego dowiecie się w następnym odcinku Poczytajek. Będziemy czytać dalej tę historię o królu, o Firuz Szachu i o zaklętym rumaku. A za tydzień spotkamy się z kolejnym malarzem. Tym razem poznamy historię nazwaną Baletnice. Oczywiście historyjka jest autorstwa Agnieszki Starok, wydana przez wydawnictwo Tekturka, a ilustrował ją dla Was Edgar Degas. Mam nadzieję, że podobnie jak ja, nie możecie się już doczekać przyszłotygodniowych Poczytajek. Chcecie bajki? Oto bajka, a za nami Poczytajka. Dziękuję serdecznie, kochani, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że jeżeli nie słuchaliście Poczytajek dzisiaj na żywo, odwiedzicie moją stronę i posłuchacie sobie później. Życzę Wam pięknego wieczoru i przepięknego weekendu, który coraz bardziej się do nas zbliża. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa! Do zobaczenia!